wyspy się do Senegalu i jego terangi o kulturze bycia razem w Tubab w Afryce. Co te trudne słowa oznaczają, za chwilę wytłumaczy nam nasz prelegent, który spontanicznie, zupełnie nieoczekiwanie wyruszył w swoją pierwszą podróż za granicę na 14 miesięcy właśnie do Senegalu. Podróż zupełnie nieoczekiwana w zupełnie niespodziewanym momencie życiowym, ale to właśnie, mam nadzieję, ubogaci za chwilę właśnie to świadectwo i wierzę, że zachęci może niektórych z Państwa właśnie, aby zainteresować się domami serca i może udać się również w taką własną podróż misyjną. Nasz prelegent Damian Bartosiewicz, zaraz mu oddaję mikrofon, a Państwa pozostawiam właśnie w jego rękach i zapraszam do przeniesienia się w tą egzotyczną podróż do Senegalu. Dziękuję. Więc dzień dobry, cześć, a w zasadzie powinienem zacząć salam aleikum, bo tak się witamy wszyscy w Senegalu. I jeszcze w Senegalu bym się zapytał, jak zdrowie, jak rodzina, jak praca, ale wszystko dobrze ogólnie, tak? Bo generalnie taki smotok to jest na porządku dziennym. Tam jakby bez takiego wprowadzenia, no to nie ma w ogóle co zaczynać rozmowy, więc musi być salam aleikum. I później w języku Wolof jest po prostu cała sekwencja, na przykład Yangi Sijam, co oznacza, czy pokój jest z tobą, bo tam w ogóle pokój i ta kwestia, żeby być w pokoju i takim duchowym jest też bardzo, bardzo ważna. Więc może trochę rozszyfruję też, o co chodzi z tym Tubabem. Tubab to jest biały człowiek, po prostu. Więc to słowo słyszałem na ulicach bardzo często, ponieważ w naszej dzielnicy, gdzie byliśmy, w Senegalu, no to po prostu białego człowieka ze świecą szukać. W zasadzie byliśmy jedynymi po prostu białymi osobami, więc takie właśnie tacy moi przyjaciele mali codziennie mnie, że tak powiem, witali. Tubab, tubab na ulicach. Tak, i to było wszędzie obecne. I drugie słowo, które się pojawiło też jakby w tytule mojego świadectwa, to jest teranga. I bo właśnie Senegal to tak naprawdę jest teranga, to jest jakby nazwa ich kultury. I teranga, tak dosłownie, jakbyśmy to chcieli przetłumaczyć, to znaczy po prostu jesteśmy razem. I dla nich właśnie naprawdę to się w całym ich życiu, w całym ich zachowaniu, w ich kulturze, to się po prostu przewija na każdym kroku. Jesteśmy razem. Na przykład, jeśli jemy posiłek, jemy z jednego talerza, wszyscy wokół tego talerza siadamy i z tego talerza jemy jeden posiłek. Będę prezentował za chwilkę filmik, bo przygotowałem taki 15-minutowy, taką opowieść w ogóle, która troszkę wprowadzi w ogóle, a później będę rozwijał po prostu kwestie, tak, na przykład apostolatów, o których w tym filmiku nie ma. Tak więc jest to zdecydowanie kultura, w której taką nadrzędną wartością to jest po prostu bycie z drugim człowiekiem. I to się w ogóle pięknie właśnie z Domami Serca przenika, bo ja poleciałem z Domami Serca z tą organizacją, to jest organizacja katolicka, i poleciałem na 14 miesięcy, czyli na takie minimum, jakie można z tą organizacją polecieć. I to było, tak jak mnie zapowiedziano, było to niespodziewane, ponieważ ja byłem taką osobą, która w całym swoim życiu o misji nawet nie myślała. Moja świadomość sprowadzała się do tego, że misje są i tyle, wiedziałem. Tak samo o Senegalu, no to powiem szczerze, trochę ze wstydem, że nie do końca nawet umiałem go umiejscowić na mapie, więc no niestety, ale no już później jakby w sercu moim myślę, że już zostanie do końca życia. Więc może tak, może zacznę od tego filmiku i później jeszcze poopowiadam troszkę. Cześć. Ten chłopak na lotnisku w otoczeniu rodziny, przyjaciół i bliskich to ja. Przygotowuję się właśnie do wylotu na moją 14-miesięczną misję do Senegalu, do Afryki. Jeszcze 3 tygodnie wcześniej stałem na scenie z zespołem, realizując swoją największą pasję, czyli muzykę. Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami moją historią, moimi przeżyciami z misji z Domami Serca w Senegalu. Zaczęło się od wezwania, które pojawiło się w moim sercu totalnie niespodziewanie i na które, ku zaskoczeniu wszystkich i chyba najbardziej mnie samego, odpowiedziałem Bogu tak. Następnie formacje, przygotowania, staż, a wszystko to zakończone mszą posłania w mojej parafii świętego Floriana w Brywinowie. No to co, lecimy? No i zaczynamy przygodę.
No i jestem. Jak widzieliście, zostałem bardzo entuzjastycznie przywitany przez dwie rozradowane siostry wspólnotowe, Martę ze Szwajcarii i Marię ze Stanów. I chwała Bogu, że był ktoś mówiący po angielsku, bo ja do Senegalu poleciałem bez znajomości języka, czyli bez francuskiego, no i oczywiście bez Wolof. Teraz jak widzicie, robimy małe tournée po Domu Serca. Byliśmy w moim pokoju, a teraz widzimy patio. Patio z otwartym dachem, więc w porze deszczowej jest wesoło. W tej przestrzeni jedliśmy wszystkie posiłki. Mamy też kuchnię i łazienki. A po prawej stronie znajduje się kaplica. W tym domu spędziłem pierwsze 3 miesiące mojej misji, a później się przeprowadziliśmy do nowego. I tak początek misji to przede wszystkim odkrywanie domu i wspólnoty. Bogu o nic więcej. A dokładniej ósemka od lewej Anuk z Francji, Efi z Senegalu, Maria ze Stanów, Mara ze Stanów, Marta ze Szwajcarii, Huk z Francji i Anais z Domu Serca w Grecji. Życie wspólnotowe jest ogólnie niesamowicie intensywne, nawet chyba bardziej niż z rodziną. Bowiem żyjemy ze sobą niemalże 24 godziny na dobę, dzieląc wszelkie radości i smutki, a dodatkowo każdy z nas pochodzi z innego domu, z innej kultury. No jest to naprawdę niezła mieszanka. Jednak przyjaźnie te myślę, że są naprawdę dla nas darem na całe życie. Ja byłem w pokoju z Uk, moim wspólnotowym bratem z Francji, z którym jak widzicie zdecydowanie znalazłem szaloną nić porozumienia. Ale wróćmy do życia misyjnego, do naszej codzienności, do odkrywania Senegalu, a może raczej do poznawania i odkrywania dzieci z naszej dzielnicy i okolic, bowiem jest ich tam naprawdę mnóstwo. I to z nimi ten pierwszy kontakt był najbardziej intensywny, z racji tego, że jako że nie znałem jeszcze języka, to nie mogłem za wiele powiedzieć. Zapamiętywanie ich imion, co przychodziło mi z ogromnym trudem, bowiem są kompletnie inne od naszych. Poznawanie ich historii, ich powiązań rodzinnych, kto jest czyim bratem, czyją siostrą. Uczenie się ich mentalności, ich pięknego, prostego spojrzenia pełnego radości i ufności. Obserwowanie tego, jakie są zaradne, jak pomagają w pracach domowych, jak uczą mnie na przykład prać. Pokazują mi, że przecież to się robi tak, a nie tak, jak ja myślałem, że się robi. Dzieciaki, których życie w głównej mierze toczy się na ulicy. I z takimi kochanymi głosami musiałem sobie codziennie jakoś radzić. No dobra, powiedzmy sobie trochę o kulturze Senegalu, bo bardzo ważną częścią naszej misji jest tak zwana inkulturacja, czyli życie według kultury kraju, w którym jesteśmy. Senegal to kultura teranga, co oznacza dosłownie jesteśmy razem. Jest to na pewno kultura pełna życia, kolorów, muzyki, uśmiechu, otwartości na drugiego człowieka, na spędzenie razem czasu, na dyskusje, na wspólne posiłki, które je się tutaj z jednego okrągłego talerza, wokół którego zasiadają wszyscy. Ludzie są tutaj bardzo pomocni i niemalże zawsze gotowi, by podzielić się wszystkim, co mają. To można zaobserwować już u małych dzieci. Mają też jednak bardzo luźne podejście do czasu. Mówią, że w Europie to czas nas zabija, a w Afryce wiedzą, jak zabijać czas. I ja się pod tym podpisuję. Nie było jeszcze za wiele o sprawcy tego całego zamieszania, czyli o nim, o Bogu. Nasze życie modlitewne było bardzo intensywne, ale powiem szczerze, że nie byłbym sobie w stanie wyobrazić takiej misji bez modlitwy. Modliliśmy się wielokrotnie każdego dnia. Codziennie uczęszczaliśmy na mszę świętą. Dzięki temu nasza misja miała głęboki wymiar duchowy i mogliśmy nie tylko fizycznie być przy naszych przyjaciołach, ale także oddawać i powierzać te wszystkie sprawy Bogu. Miałem również okazję nauczyć się gry na tradycyjnym senegalskim instrumencie, czyli na korze, która była akompaniamentem przy naszych codziennych modlitwach. W naszej misji nie sposób nie powiedzieć o wyjątkowych wydarzeniach, czyli m.in. o dwóch obozach, które zorganizowaliśmy. Ten pierwszy w Marlocz, z którego relacje właśnie widzicie, był zorganizowany dla dzieciaków do około 14 roku życia i było ich z nami aż około 40. Dla dzieciaków był to niesamowity czas radości, zabaw, beztroski.
ganiania krabów na plaży, tańców, grania w piłkę, pływania i bogumpów w wodzie, wiele więcej. Dla nas zaś był to czas organizacji, przygotowań, ogarniania, ale też właśnie czas niesamowitej łaski, by zobaczyć te dzieciaki z naszej dzielnicy i okolic jako właśnie beztroskie dzieci, które mogą po prostu oddać się zabawie. A te dzieciaki od tamtej pory to nasze dzieciaki. Drugi z obozów to obóz w miejscowości Mianin, zorganizowany dla starszych chłopaków, a wspomnienia z tego czasu są jednymi z moich ulubionych. Jak widać na załączonych obrazkach, mieli oni okazję popracować kreatywnie. Przygotowywaliśmy dla nich wiele aktywności, zarówno plastycznych, artystycznych, jak i muzycznych i sportowych. Niesamowite było też to, jak zaczynali wyciągać swoje tamtamy, naparzać w nie, tańczyć, bawić się, muzykować. To była czysta radość, coś wspaniałego. Robiliśmy sobie pogawędki na różne ważne tematy, ale największą atrakcją były rowery. Chyba to właśnie ten moment najbardziej rozpamiętywali po powrocie, bo w Senegalu rowery nie są aż tak popularne. Zawody sportowe, między innymi zorganizowaliśmy im tak zwanego Ironmana, gdzie mieli różne konkurencje do pokonania. Były mecze piłkarskie. Czas, kiedy naprawdę mogliśmy się z nimi zjednoczyć, zżyć i mając tyle czasu razem poznać ich o wiele lepiej niż w tych krótkich chwilach w codzienności. Obydwa te obozy były dla nas wielkim darem i wielkim prezentem dla tych wszystkich przyjaźni, które tam mieliśmy. Misja z domami serca to przede wszystkim ludzie. Życie w duchu współczucia, pocieszenia, ale przede wszystkim po prostu obecność i dyspozycyjność. Te dwa słowa towarzyszyły mi i objawiały się w różnej formie przez cały czas trwania mojej misji i towarzyszą do dziś. Misja to mami, która pracuje dla trójki swoich dzieci całe dnie, po to, by zapewnić im godny byt, zawsze z oddaniem, uśmiechem i ogromną pokorą. Misja to także czas z Renę, byłym nauczycielem historii, który teraz choruje na nowotwór, a który zawsze przyjmuje nas z serdecznym uśmiechem i otwartością, który ma niesamowicie głęboką wiarę, którą zaraża i którego największym marzeniem jest znów uczestniczyć w codziennej Eucharystii, który traktuje nas jak swoje dzieci. Misja to także Badzi, zawsze w tej swojej epickiej czapeczce z markowym uśmiechem numer 5, hodowca pomidorów, mieszka w okolicy wysypiska śmieci Mbubus. Zawsze tak szczęśliwy, gdy go odwiedzamy. Nasz wspólnotowy dziadzio. Misja to mama Emily, która mieszkała kilka kroków od nas. Kobieta z Gwinei Bissau, która przyleciała do Senegalu leczyć swoje nogi. Jedna została niestety amputowana, a druga od ponad roku była leczona, przez co tak naprawdę była skazana na siedzenie przez całe dnie w malutkim pokoju. Traktowała nas jak swoje wnuczki i bardzo często zasypywała własnoręcznie uszytymi prezentami.
Misja to również Simon Lafu, czyli tak zwany Simon Szalony, którego widujemy codziennie w kościele i który bardzo pragnie i potrzebuje kontaktu z nami. Jest bardzo specyficzna, jego historia na pewno jest mocno pokręcona, ale jest to piękna przyjaźń, która trwa od lat. Przyjaźń, tajemnica. Misja to także ciocia Alice ze swoim niepełnosprawnym synem Alfredem. Kobieta, która była chyba na wszystkich mszach, które się u nas odbywały, o wielkim sercu, niesamowitej radości i spojrzeniu dziecka. Misja to ci wszyscy ludzie, w których spotykaliśmy Chrystusa każdego dnia, którym staraliśmy się poświęcać czas, do których chodziliśmy i którzy pukali codziennie do naszych drzwi. To także celebrowanie z nimi ich sukcesów, dzielenie z nimi ich radości, ich pięknych chwil, bycie po prostu z nimi, bycie częścią ich życia i wspieranie ich w ich działaniach. Swoją obecnością, słowem, modlitwą. To także niesamowite i niewyobrażalne spotkania, jak to z moją mamą w upalnej Afryce. Możliwość dzielenia z nią małego skrawka życia misyjnego. To także te przepiękne afrykańskie krajobrazy. To także chwile przeprowadzki i pracy. I po prostu momentów, w których jedyne co można powiedzieć to Kelvi, czyli cóż za życie. I oto przyleciałeś do tego kraju jak dziecko, nie znając nikogo, nie mając w zasadzie nic konkretnego do zaoferowania, tylko siebie albo aż siebie. I jesteś na mszy posłania, tym razem już do Polski. Oto nowi przyjaciele wysyłają cię na misję do ciebie. Tak, bo teraz całe twoje życie to ta misja. Tutaj tak zareagowałem entuzjastycznie, bo się pojawiła Ewa, która się przewijała zresztą na tych zdjęciach. Ewa była też w Senegalu. I mało tego, mieliśmy przyjemność mały fragment misji dzielić ze sobą, więc też to było bardzo fajne. Tak, więc może zacznę tak pokrótce w ogóle o naszym życiu takim misyjnym, codziennym. Jak pewnie było widać, jest tyle tych aspektów, o których można powiedzieć, ale na pewno właśnie ogromnym aspektem no to były dzieciaki, bo po prostu Senegal jest jakby krajem muzułmańskim w 95%, jak się mówi. I w 5% są tam chrześcijanie, chociaż mówi się, że jeszcze jest 100% animistów, a jeszcze czwartą religię można by dodać piłkę nożną i byśmy mieli komplet. I rzeczywiście to działa tak, że po prostu no, mężczyzna może mieć do 4 żon i często po prostu te rodziny są takie, że są te 4 żony, z każdą ma kilkoro dzieci i po prostu te dzieciaki w tych trudniejszych dzielnicach właśnie, w jakich my też jakby mieszkaliśmy, w jakich nasz dom był, no to po prostu są całe dnie gdzieś tam na ulicy pozostawione samopas i no i też uczestniczą bardzo w takim życiu codziennym, czyli właśnie piorą, robią zakupy już od takich najmłodszych lat. Do dziś pamiętam, jak robiłem pranie w wiadrze, tak ręcznie, i przybiegły dziewczyny, właśnie Kiki i Ała, i do mnie, jak ty to robisz, człowieku, uklęknęły i chyba, nie wiem, w 3 minuty zrobiły to, co ja bym 2 godziny robił, nie? Więc rzeczywiście to było takie mocne dla mnie doświadczenie, że mnie dzieciaki, że mogłem się tyle nauczyć. To też taka lekcja pokory na pewno. No i w ogóle z dzieciakami, jeszcze z dzieciakami afrykańskimi, które mają jakieś turboakumulatory i tej energii mają jeszcze tak z 10 razy tyle, to była na pewno piękna lekcja właśnie tego, czym domy serca myślę, że w dużej mierze są, czyli takiej dyspozycyjności i otwartości serca na daną chwilę, bo no nie jest tak w życiu, że dzieci przyjdą wtedy, kiedy mamy zaplanowane, że mają przyjść na dyżur, tylko one, i to też pokazuje, jak bardzo potrzebują tej obecności osób dorosłych, one przychodzą cały dzień, one pukają i mówią woda, poproszę wodę, no bo nie odmówimy im wody, no dobra, no to idę po szklankę wody. Opraw mi ranę, weź mi plasterek przyklej. Ja mówię, ale ty nie masz tu rany, tutaj. I po prostu...
ale dla mnie to było takie, kurczę, przecież one w zasadzie mają raj, bo mogłyby robić co chcą. Dla dziecka to jest, wydaje się, raj, nie? A mimo wszystko tak bardzo łakną tej obecności, tego kogoś dorosłego, kto na nich spojrzy, kto da im tę uwagę, że ja po prostu wtedy czułem ten sens tej misji chyba tak najmocniej. Ale jak też można było zobaczyć, ta misja to nie były tylko dzieciaki, to nie były tylko te osoby najmłodsze, a nawet bym powiedział, że bardzo często te przyjaźnie to były właśnie z tymi osobami starszymi, tak jak ta mama Emily, która przeprowadziliśmy się do nowego domu, nagle się okazało, że po prostu dwa domy dalej mieszka na rogu babcia, która ma amputowaną nogę i całe dnie siedzi w domu, w pokoiku małym i strasznie potrzebuje tego kontaktu. Ja do niej szedłem, mówię, dobra, zrobimy tam 15 minut, bo jeszcze mieliśmy coś zrobić. Ja siedziałem 2,5 godziny, ona obdzwoniła wszystkie swoje córki i z każdą mnie już zapoznała, nie? Więc potem szyła prezenty, zawsze wypytywała i to było naprawdę... Ja po prostu byłem jej wnuczkiem, no już była po prostu rodzina. Więc to naprawdę były takie przyjaźnie, no za tymi ludźmi po prostu tęskni się do dzisiaj. Tak jak Renę na przykład właśnie, taki... nauczyciel historii, którego też odwiedzaliśmy bardzo, bardzo często. Też niesamowicie dzielny człowiek, bo on choruje na nowotwór już tak naprawdę w takim zaawansowanym stadium. Naprawdę cierpienie duże, a zawsze do nas wychodzi z uśmiechem, wiedząc, ile go to kosztuje i poświęcał na ten czas i po prostu rozmawiał na... Wiedział więcej na świecie, co się dzieje, niż ja gdzieś tam, mając dostęp do informacji, może nawet lepszy. Także to też było niesamowite. Tutaj nie powiedziałem, no na pewno nie powiedziałem, jak w ogóle taki dzień nasz wyglądał codzienny, ale może jeszcze przejdę do apostolatów, bo oprócz tego, że byliśmy jakby w naszej dzielnicy, że odwiedzaliśmy przyjaciół w ogóle w obrębie naszej dzielnicy i troszkę większym, no to były tak zwane apostolaty, czyli takie wyjścia nasze w miejsca po prostu konkretne, już bardzo specyficzne, gdzie odwiedzaliśmy na przykład w więzieniu, odwiedzaliśmy więźniów, my u mężczyzn, a kobiety u kobiet. W Poprawczaku też odwiedzaliśmy chłopaków i w Mbubus. Mbubus to jest takie wysypisko śmieci ogromne w Senegalu. I tam też raz w tygodniu, chociaż to tam się dzieliliśmy jakby, ale raz w tygodniu ktoś od nas był. I to też były niesamowite jakby spotkania i wizyty, zwłaszcza to wysypisko śmieci. To robiło niesamowite wrażenie, było przeogromne. Były osoby, które tam mieszkały albo które po prostu większość czasu, większość dnia tam spędzały. Nie były to super warunki do życia, nie oszukujmy się. Natomiast to, jaką oni radość zachowywali czym oni potrafili mnie zarazić, który mam po prostu wszystko i przychodzę sobie do nich, można powiedzieć, w komfortowej sytuacji. Zapamiętałem bardzo dobrze Rasta, był taki koleś Rasta nie bez powodu, bo właśnie był taki dredowaty i taki miał sposób bycia fajny właśnie, luzacki. I on właśnie mieszkał rzeczywiście na tym wysypisku, w sensie spał w takim prowizorycznym domku drewnianym. I pamiętam jego gitarę, bo ja gram na gitarze i tak sobie znalazłem, no to będzie super, właśnie z nim jakoś chciałem się bardzo zaprzyjaźnić, bo mówię, to może jakieś lekcje gitary zrobimy czy coś. I do dziś pamiętam strojenie gitary Rasta, którą się brało z taką po prostu poobijaną, zakurzoną i takim kluczem, obcęgami trzeba było te klucze przekręcać, żeby ją nastroić. Ale to były niesamowite chwile i on po prostu tak brał tą gitarę, była taka cisza. Wysypisko śmieci sobie, pracują ludzie, gdzieś w tle jadą konie, tutaj jakieś śmieci się przewalają, taka cisza i Rasta po prostu cicho sobie gra na tej gitarce z takim uśmiechem, jakby wygrał $1,000,000, nie? I naprawdę ta jego radość z nastrojenia tej gitary i z takiej prostej lekcji, w której ja mu tam cudów nie pokazałem, po prostu spędziliśmy czas, no pokazała, że po prostu, że ma sens ta obecność, nie? Że to nie jest dużo, ale dla niego to było bardzo dużo. Ja w to wierzę przynajmniej. Tak samo więźniowie, to też no, moja pierwsza myśl, ja mówię, nie, no idziemy do więzienia, apostolat, zaczyna się misja, nie? Już teraz to już się mi na baczności, chłopie, nie? Wchodzimy z tego więzienia, ja w życiu tak rozmodlonych chłopów nie widziałem jak tam, naprawdę. Spotkania były w kaplicy, oni po prostu, jeden wychodzi, będzie dzielenie się słowem, zaczyna się dzielić, on po prostu fragmenty z Biblii, tak, cyk, 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 trzeci, czwarty, piąty, ja mówię, to ja poczekam jeszcze po francusku, tak? I naprawdę ludzie, którzy czasami się znaleźli na pewno w nieodpowiednim miejscu w czasie, czasami coś zrobili, ale z taką pokorą i świadomością tego potrafili po prostu mi dać świadectwo wiary. Takie, którego no, ja po prostu otrzymałem, ja tam nie wiedziałem co dać. Starałem się, oczywiście dzieliłem się słowem i byłem, słuchałem ich bardzo często, bo oni też mieli swoje historie, że tak powiem, był taki George właśnie,
który mi tam list od swojej córki pokazywał. To były takie tematy już bardzo, że potrzebowali po prostu to komuś oddać, podzielić się z tym. Czy jakieś dzieliliśmy z nim czasami, też przygotowaliśmy mszę, jakąś gitarę udało im się naprawić, jakieś takie proste rzeczy, ale z nimi po prostu bardzo się zaprzyjaźniliśmy też. I do dzisiaj mam, no jeden do mnie na przykład właśnie z tych więźniów ma jakiś sposób internet raz na jakiś czas i do mnie wypisuje, nie? Że jakby mamy ten kontakt do dzisiaj. I naprawdę wiem, że oni tego potrzebowali bardzo wtedy i potrzebowali też po tym wyjściu z tego więzienia takiego poczucia, że właśnie, żeby być właśnie wśród ludzi. Więc to też były takie wyjątkowe spotkania. Poprawczak z kolei był bardzo trudny, bo to był nowy apostolat, który nasza wspólnota w ogóle podjęła. Był trudny o tyle, że tam byli młodzi chłopacy też z różnych części Afryki, nie tylko z Senegalu. No i a jak z Senegalu, to tylko Wolof mówili. Ja Wolof opanowałem w stopniu takim, że byłem w stanie się porozumieć w prostych kwestiach, natomiast już takich bardzo zawiłych, no było to ciężkie dla mnie, bo no nie byłem na tyle długo, wydaje mi się. Może jakbym troszkę jeszcze został, to dałbym radę więcej. A tutaj na tym filmie w jakim języku się masz? Tutaj po francusku, ale Wolof też. Wolof jakby takie proste rzeczy, właśnie nie wiem, że jem, będę jadł, idę tam, zrobię to. To były, tak, to były bardzo proste, takie intuicyjne. Ale po francusku też oni świetnie mówią, w większości, nasi przyjaciele to w ogóle w większości mówili bardzo dobrze. Chociaż właśnie to też z Ewą nawet rozmawialiśmy, że jest taka inna warstwa, inny wymiar, jak się rozmawia z nimi w Wolof, no bo mają większe zaufanie i otwiera jakby to przyjaźń dużo bardziej, bo to jest taki wysiłek też z naszej strony. No bo właśnie tak dużą częścią tej misji jest ta inkulturacja, czyli właśnie z Domami Serca jest tak, że jak się leci na misję, to nie jest tak, że my sobie... Wiadomo, i tak nie żyjemy dokładnie w takich warunkach, nie oszukujmy się jak wielu naszych przyjaciół, bo są naprawdę trudne. No to tutaj stary dom, to widać, że było, Ewa, dla niej to jest, tak, było super. Natomiast no, staramy się żyć tak jak oni, czyli wtedy mówimy w ich języku, gotujemy ich dania, jemy tak jak oni, no i staramy się po prostu przechwytywać nawet zachowania, tak, jakby ich powiedzenia i tak dalej, żyjemy po prostu tak jak oni, żeby wejść jak najbardziej w tę kulturę. A jest to naprawdę ciekawa kultura. I właśnie a propos tych, jak się przywitałem dzisiaj tym pytaniami, jak tam zdrowie, jak tam rodzina, czy wszystko dobrze, ale na pewno wszystko dobrze, sowa. Więc to tak mniej więcej wygląda. I to jest rzeczywiście tak trochę, że nawiązywać z nimi kontakt jest no po prostu... Tak, nie, że bardzo łatwo, ale taki powierzchowny, nie? Ja tak będę mówił jakby ze swojego doświadczenia, że dla mnie to było tak, że żeby naprawdę się zaprzyjaźnić i wejść już w taką relację zażyłą, to jest bardzo trudne, że łatwo jest nawiązać w ogóle kontakt i mieć poczucie, że mam dużo znajomych, ale żeby naprawdę poznać już te problemy i tą osobę, to oni się długo otwierają i to długo zajmowało zdecydowanie. Dobra, to może trochę opowiem, a to już powitanie. Damian, no moje imię, które sobie przygotowali. Może powiem też, jak nasz dzień wyglądał, bo to też myślę, że nakreśli też jakby, jak my działaliśmy i też, bo też mówiłem, że dużo było modlitwy. Było bardzo dużo, tak, bo wstawaliśmy, zaczynaliśmy dzień mszą świętą o 7:00. Później po tej mszy wracaliśmy, mieliśmy kaplicę w domu, to też w ogóle piękna sprawa i wielkie szczęście. I w tej kaplicy modliliśmy się juczniom. Później było śniadanie, później mieliśmy czas na adorację godzinną. Każdy miał osobistą adorację, dzieliliśmy się po prostu, żeby godzinę w tej kaplicy z Jezusem pobył. Później był obiad, po obiedzie była zawsze krótka siesta, no i różaniec. I właśnie różaniec w Arafacie, czyli w tej pierwszej dzielnicy, w której był dom, to był niesamowity, bo po prostu cała kaplica była wypełniona dziećmi i to po prostu się tam cuda działo. Naprawdę, w takim pomieszczeniu, no ta kaplica była mniej więcej jak ta sala. Może ciut, tak. I po prostu te dzieciaki, tutaj jednego trzeba ogarniać, chodź tu na kolanach, tu drugi. I to takie i małe, i takie większe. I to też było fajne, bo to było w takiej formie zabawy, że my im tam pytaliśmy, no to jaki jest dzisiaj dzień? I one tam, ja mnie wybierz. I na koniec właśnie zawsze wybieraliśmy kogoś do tamtamu, więc to też było super, bo one się modliły, a przy okazji to była jakby forma zabawy i... Nie, dla mnie to było super właśnie pomyślane.
Niestety jeszcze w nowym domu, bo my się przeprowadziliśmy podczas mojej misji, to była jakaś taka też część mojej misji, trochę pracy w tym domu i tak dalej, to jeszcze w tej, ta dzielnica nam się trafiła taka bardziej muzułmańska, że jest mniej trochę tych chrześcijan, więc tam jeszcze, że tak powiem, ten różaniec nie wygląda tak jak w Arafacie, bo też nie możemy wyjść z dzwonkiem, zadzwonić na różaniec, bo jeszcze też, żeby to trochę delikatnie rozegrać, żeby nie być takim ofensywnym, że będziemy tutaj całą dzielnicę nagle nawracać, bo to by było, no nie spodobałoby się to, myślę. Więc tak to wyglądało. No i po tym różańcu tutaj się dzieliliśmy. Nas, w większości mojej misji była nas siódemka, więc mieliśmy taki komfort, że zawsze dwie osoby na przykład zostawały w domu i przyjmowały chmarę dzieciaków, czasami po, zależnie od wydolności, bo były osoby, które potrafiły zrobić dyżur z 30, a były osoby, które sobie wzięły 12 na przykład. Ja brałem 10 zwyczaj, bo wiedziałem, że z tyloma sobie poradzę, nie? Dzieciaków. Inne grupy to po prostu szliśmy na wizyty i właśnie to był ten czas, kiedy odwiedzaliśmy właśnie René, na przykład, o którym wspominałem, czy tą mamę Emily. Odwiedzaliśmy po prostu w całej naszej dzielnicy wszystkich przyjaciół, bo trzeba dodać, że Domy Serca właśnie w Senegalu są od 30 lat, więc to jest naprawdę takie, ja po prostu oglądałem zdjęcia wolontariuszy z czasów, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było i to było takie dla mnie też fajne, że jakby kontynuowana jest ta przyjaźń przez tyle lat, przez w zasadzie już pokolenia, można powiedzieć. I to były te wizyty, właśnie odwiedzaliśmy wtedy przyjaciół, czyli w domu siedziały dyżury, dwie ekipy szły w teren jakby odwiedzać przyjaciół i spotykaliśmy się właśnie w domu wieczorem na jucznicz, na nieszporach. Na nieszporach to była kolejna modlitwa, kolacja i na koniec zawsze zamykaliśmy dzień kompletą, czyli dziękowaliśmy sobie, przepraszaliśmy się, bo to życie we wspólnocie, no to wiadomo. Jeszcze wielokulturowej, ja miałem braci i siostry z Francji, ze Szwajcarii, ze Stanów Zjednoczonych i nagle się okazuje, że każdy ma coś, każdy ma swoje jakieś nawyki, każdy ma jakiś swój charakter i to, ale ja to właśnie w tych chyba najtrudniejszych takich aspektach tego, to widzę największe błogosławieństwo właśnie, że potrafiliśmy się z tymi wszystkimi właśnie różnicami, które były trudne, pokochać i stworzyć jakby takie relacje, które mamy po prostu do dziś, nie? Że przyjaźnimy się i potrafimy jakby szanować jakby te różnice kulturowe. To też było fajne. Więc jak ktoś kiedyś policzy sprawnie, to tak 3,5 godziny na modlitwie w ciągu dnia się spędzało, ale nigdy w życiu nie miałem tak, żeby tak nie czuć tej, w sensie nie czuć w takim sensie, że nie czuć zmęczenia, czy nie czuć w ogóle, że to jest jakieś obciążenie. To było tak po prostu naturalne, tak wkomponowane w nasz dzień i tak w ogóle niezbędne, żeby tę misję, żeby potem właśnie Jezusowi oddać te wszystkie rzeczy, które w ciągu dnia całego nam po prostu zostały powierzone, można powiedzieć, więc to było bardzo cenne. Miałem jeszcze powiedzieć... wiem, właśnie. Miałem powiedzieć o religii, tak. Miałem wrócić jeszcze do religii w takim kontekście, no bo tak właśnie rzuciłem to hasło 95% muzułmanów, 5% chrześcijan, to może się tak wydawać, o kurde, to tam pewnie jakieś, jak to tak żyć w ogóle, nie? Że muzułmanie to przecież tak kojarzeni są różnie mimo wszystko, prawda? Ale tam ja mam tylko takie doświadczenie jak na razie w życiu, jeśli chodzi o kulturę muzułmańską, że po prostu się spotkałem z takim pokojem, z takim w ogóle otwartością i nastawieniem, że byłem tym bardzo pozytywnie zszokowany, wręcz oczarowany po prostu tym, że tak się potrafią ludzie szanować nawzajem. Ja tam w autobusie na głos mówiłem różaniec i w ogóle zero problemu, zero stresu z tym związanego. To nawet w Polsce mam tak, że nie wszedłbym do autobusu, zwłaszcza, że u nas jest cichutko. To w ogóle było dla mnie też taki szok, jak wróciłem. Zresztą niedawno wróciłem, bo 4 miesiące temu z misji. To jak wsiadłem do pociągu, była taka cisza i jadę tak z mamą i ktoś zaczął rozmawiać i ktoś mu zwrócił uwagę, dlaczego pani tak rozmawia głośno. I ja takie, okej, trzeba coś przestawić jednak. No bo właśnie jak widać, nie? No tak się śmieli właśnie. To wy nie mogliście, oni nie umieją chodzić normalnie, tylko oni tak zawsze... Trochę tak, ale to jest piękne, nie? Że to jest taka radość, taka energia dzika po prostu, że chciałoby się tego przemycić trochę i się staram, ale pewnie mi nie wychodzi, bo to są oni, to jest ich naturalne. Więc to właśnie było piękne, że
dzieliliśmy razem z tymi, właśnie z muzułmanami, na przykład potrafiliśmy razem święto obchodzić, tak? Na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie, a oni normalnie przychodzili do nas, gościliśmy się, było normalnie super atmosfera. Oni nas wypytywali, my ich wypytywaliśmy jakieś ciekawostki związane z ich kulturą. No bo mają te zasady, tak? Że lewa ręka jest nieczysta, że wszystko trzeba prawą. Ja też teraz jak coś, do dzisiaj mam tak, że jak coś z jedzenia mam podać lewą, to się źle czuję. Bo już tak mi się to wpoiło po prostu do głowy. No a to jest taka kultura, gdzie jest dużo takich rzeczywiście, takich praw, takich reguł bardzo konkretnych. Te, na przykład nam opowiadała jedna z przyjaciółek, Adama, że jak zakłada ubranie, to ma specjalną modlitwę, że jak przed posiłkiem, jakby każda rzecz jest jakby powierzona, więc to też było bardzo ciekawe. I myślę, że jakby generalnie na tym ta kultura Senegalu zyskuje, ogólnie jeśli chodzi o wiarę, bo jak tam jest wiara, to jest rzeczywiście jest silna wiara. To nie jest jakby... Jest to oczywiście specyficzne, bo jest też ten animizm, tak? I on też się przewija, że jest czasami troszkę takie pomieszanie. Animizm, czyli jakby te ich wierzenia jeszcze takie tradycyjne, które mieli związane, jak to się, u nas to się tak jakby kojarzy z tymi maskami i tak dalej, mniej więcej tak to jest. Natomiast rzeczywiście jak oni wierzą, to są bardzo zaangażowani. Ja takich ludzi w moim wieku rano o 7 codziennie nam się spotykałem. I się z nimi po prostu żegnaliśmy na cały dzień, życzyliśmy sobie miłego dnia i to było naturalne dla nich. Więc myślę, że trochę to działa tak, że ci muzułmanie tym, że tam im tak pokazują, bo oni jednak to jest jakby religia, którą widać na ulicach, tak? Bo i meczety krzyczą nam Allah Akbar i ludzie się modlą na ulicach, to sprawiło, że chrześcijanie też jak tam są, to są bardzo tacy zaangażowani. Więc to też myślę jest takie ciekawe i w sumie coś, czego można jakoś tam w pozytywny sposób się nauczyć. No o ubiorze, no to myślę, że dużo nie muszę mówić, bo to widać jakby, że tam kolory w ogóle są jak najbardziej obecne. To się nazywa bubu ogólnie, te ich ubrania. I oni robią to w ten sposób, że kupują sobie materiał, idą do takiego specjalnego człowieka, który szyje to na miarę. I tam panie sobie różne robią turbany i potem w tym super tańczą i wyglądają i w ogóle wszystko jakby z takiej konwencji bardzo radosnej. O jedzeniu na pewno coś ciekawe, no to te posiłki z jednego talerza. To było właśnie takie piękne w ogóle też doświadczenie dla mnie. Były miejsca, zazwyczaj były sztućce. Zazwyczaj były, jadło się, tutaj mamy sztućce, jadło się łyżką, ale były takie miejsca, gdzie rzeczywiście już brakło, no to się jadło normalnie ręką. Mięso było, ale mięso to jest takie danie od święta tam. Czyli niedziela jak była, to robiliśmy, zapraszaliśmy jakichś przyjaciół, żeby zrobić dobre danie z mięsem. Natomiast ryb się tam rzeczywiście najedliśmy, bo takie typowe danie się nazywa Ciebudzien. Jak to Maria się nauczyła, moja siostra ze Stanów, Tiebu dzień dobry, więc Tiebu dzień. I to jest po prostu ryż z warzywami i z rybą. I to oczywiście jest gotowane, ten ryż jest jakby tak gotowany w takim sosie, który tam się, oni dużo dają magi na przykład. Jest też taka typowa baza każdej potrawy, która się nazywa nokos, którą się przygotowuje właśnie w takim moździerzu. I to nokos, to jak dobrze pamiętam, to jak patrzę na ciebie porozumiewawczo, bo jestem ciekaw, ale to jest szczypiorek, czosnek, pieprz i takie papryczki ostre, czerwone. I to się mili. A, no jeszcze można, a no tak, były jeszcze te zielone, dokładnie. I takie sobie przywiozłem już tu do domu, już jedno danie było zrobione tutaj. Więc to... Dostają do potraw właśnie to? Tak, bardzo, no do wszystkich, dokładnie. W zasadzie można tak powiedzieć, ryż i warzywa. Tam najlepszy prezent kupić, jak dokładnie tak. W życiu tyle magii się też nie najadłem. Co tam? Tylko tam są w tabletkach magii, jest taka jak kostka rosołowa u nas. Tam jest... głównie ryż jest, żeby nadać temu smak. Mało rybki, bo to wszystko drogie. Każdy tylko minimum tam 2000 tych franków. Żeby nadać smaku temu, to tych kostek dają. Jak próbowałam gotować bez kostki, to po prostu czyli nie wyjdę tak z domu, tak? Bo nie szanowałam mieszkańców, bo tam ktoś gotuje, to jakby to prawda. No a właśnie, jeszcze przy posiłkach trzeba powiedzieć, że tam głodny
Właśnie, to jest ciekawe. Ja myślę, że nawet zrobiliśmy taki eksperyment, bo mówimy, kurczę, bo zawsze jest tak, że jak się gdzieś przechodzi i oni jedzą, to zawsze mówią Kaj, Ań, czyli chodź na obiad, bo Kaj to jest chodź, a Ań to jest obiad. I my tak się śmiejemy, no kurde, skorzystamy w końcu, nie? Bo my zawsze, że mamy ten obiad w domu, ale no trzeba iść do swoich i się zbratać z nimi. I tak któregoś razu w niedzielę zrobiliśmy, bo zazwyczaj w niedzielę zapraszaliśmy kogoś, albo byliśmy gdzieś zapraszani, ale w jedną zrobiliśmy tak, że nic nie planowaliśmy, tylko mówimy, idziemy na ulicę, pójdziemy, zobaczymy, czy uda nam się po prostu zjeść obiad, tak po prostu. I rzeczywiście było tak, że tam nikt głodny nie będzie chodził, bo po prostu się przechodzi, coś tam zaczęliśmy, tylko salam aleikum, nanga dev, taką gadkę i oni kaj ań. Okej. Okay. We dwóch zaczęliśmy jeść, no i się rzeczywiście zadbali o nas po prostu najlepiej, jak się dało. Więc to też jest piękne jakby u nich, że troszczą się wszyscy o siebie nawzajem, ma się takie poczucie. Zresztą jak ja przyleciałem do Senegalu, moje pierwsze zetknięcie się z tą afrykańską ziemią było takie, że przyleciałem opóźnionym samolotem, wsiedliśmy do taksówki, ja już sięgam po pasy, ale już uświadomiłem, że nie tędy droga. No i droga, która trwa normalnie 50 minut, trwała 3,5 godziny, bo się samochód psuł 3 razy. Ale za każdym razem, gdy stawaliśmy, to po prostu od razu cała grupka się zbierała i wszyscy pchali ten samochód. Ja byłem w takim szoku, że ludzie są tak pomocni, nie? Więc to było też, to było piękne, tak, zdecydowanie. Jeszcze tak, o muzyce też bym chciał słowo powiedzieć, bo jest mi bardzo bliska jakby i tutaj też ten aspekt był bardzo ciekawy. Oczywiście tamtamy, to się wszystkim jakoś z Afryką jakby kojarzą. I też było obecne, tam nawet taki najmniejszy knypek, że tak powiem, umie już zagrać takie rytmy, które nam byłoby ciężko powtórzyć. I są one naprawdę inne od naszych, więc jakby inaczej czują ten rytm, na inne miejsce akcent kładą, inaczej jakby w ogóle rozkładają rytmicznie te swoje bity, że tak powiem, ale też mają bardzo bogatą kulturę, jeśli chodzi o, jest taki instrument tradycyjny, który pokazywałem tutaj, nazywa się kora i to jest taki instrument strunowy z takiego owocu zrobiony w ogóle, który się nazywa kalabas i gra się na nim trochę jak na harfie, tylko że dwoma palcami. I to też było, to się w ogóle wywodzi z takiego zakonu, w którym miałem przyjemność być i w ogóle na tak zwanej pustyni, bo też podczas misji czasami jesteśmy na nią wysyłani. I ten klasztor właśnie z tego słynie, że oni produkują ten instrument, oni go zaadoptowali i cała liturgia, to jest w ogóle coś wspaniałego, jest wszystkie psalmy, jak śpiewają na jucznie, na nieszpory czy na mszy, to wszystko z tymi instrumentami tradycyjnymi. I to jest, polecam w ogóle, bo jest na Spotify'u i na YouTubie, sobie wpisać Kermusa. To naprawdę, naprawdę są piękne rzeczy. Nie wiem, jak macie jakieś pytania, albo byście chcieli o coś dopytać, to chętnie odpowiem. Bo... No właśnie, to jest ciekawe, bo ja mogę to podzielić też na kilka etapów, bo jak poleciałem tam i tak jak powiedziałem, to była moja pierwsza podróż zagraniczna w życiu, nie znałem języka. Powiem szczerze, że rzeczywiście pierwszy miesiąc był bardzo trudny psychicznie dla mnie i nieraz miałem takie momenty, bardzo myśli mi uciekały w stronę Polski, bardzo ta tęsknota była duża i niełatwo było mi wejść w ogóle w ten kraj, w to wszystko, nie ukrywam. Natomiast pod koniec to już miałem tak, że się po prostu zakochałem w tym kraju i czułem się tam tak dobrze, że było to dziwne uczucie, bo na początku marzyłem o tym powrocie, że wyobrażałem sobie, jak to będzie, jak wrócę po tym czasie, jak wreszcie na swoją kulturę, na swoje śmieci, że tak powiem w cudzysłowie. Tak, na koniec, jak wróciłem, była oczywiście ogromna radość, to było widać, ja się wzruszyłem, w ogóle popłynęły mi łzy. Natomiast do dzisiaj, no ta tęsknota teraz jest duża za Senegalem. A odnaleźć się nie jest łatwo właśnie z tego względu, że brakuje mi trochę takich zachowań, które tam miałem, w sensie takiej otwartości. Rzeczywiście czasami taki chłód, który... Człowiek jest trochę taki naiwny i wraca z takiego miejsca i tak mówi, dobra, to ja teraz będę się uśmiechał, będę wchodził do sklepu, będę rozmawiał z ludźmi, a potem dostaję trochę takim walcem w twarz i jest takie, ale poczekaj, to jest twoja kultura i może tu ludzie mają trochę dystans inny. I ja nie mówię, że to źle, bo to jest też taka w sumie świadomość, no, teraz chyba. Więc jestem 4 miesiące w kraju, myślę, że już się odnalazłem, ale nie zapraszam. Wiesz co, ja osobiście się... tak, okradli mi telefon,
to tak, ale z mojej głupoty, bo wsiadłem do, i to w ostatnich 2 tygodniach misji. Już 2 tygodnie do powrotu wsiadłem do, już, bo już człowiek się rozluźnił, już znam kraj, już telefon zamiast w domu zostawić, bo normalnie nie używaliśmy za bardzo, no czasem się jakieś zdjęcia robiło, no to wziąłem do kieszeni i po prostu się zagadałem i ktoś mi wyciągnął. I jakby takie rzeczy się zdarzają i tych telefonów oczywiście jest takie miejsce przy takiej trasie bardzo uchyliwej, że stoją po prostu z telefonami, no i wiadomo, że one są z jakichś tam źródeł takich, nie? Natomiast bójki, no widziałem, nie mogę powiedzieć, że nie, zdarzały się na ulicy i oni rzeczywiście, no jak się biją, no to robi to wrażenie, w sensie jest to bardzo takie mocne. Natomiast ja się ani razu nie czułem niebezpiecznie, naprawdę, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że czułem się tam cały czas bezpiecznie i myślę, że te bójki to były już takie naprawdę, że ktoś tam się bardzo musiał sprowokować i już się po prostu, no nie dogadali się już bardzo, nie? Więc ta nasza dzielnica niby mówili w ogóle, jak ja mówiłem, że mieszkam w Padua, to oni... Człowieku, w ogóle jakby tam gdzie mieszkać, czy tam w Arafacie, nie? A prawda była taka, że tak na, no, nam się nic, podczas mojej misji się nic nie wydarzyło takiego, więc naprawdę. Natomiast w więzieniu tych, co spotykałem, Efi, ta nasza siostra wspólnotowa, która jest z Senegalu, właśnie nam opowiadała, że tam do więzienia trafić łatwo, bo była taka kobieta, która wynajmowała komuś mieszkanie i w tym mieszkaniu się okazało, że ktoś dealował narkotykami. Ona wróciła w ogóle... Weszła do tego domu, była w nieodpowiednim miejscu i czasie. Akurat wtedy policja go złapała i złapała ją razem z nim, bo była właścicielką mieszkania i trafiła z tego do więzienia. Więc wymiar sprawiedliwości tam jest bardzo trudny, myślę. Więc dlatego na pewno nie oceniałem, nie robiłem sobie historii dużych w głowie o tych osobach, bo może to były osoby naprawdę z przypadku, a może nie. Więc właśnie, przypomniało mi się, jak powiedziałem o Efi, jeszcze jedna rzecz, że o grupach etnicznych trochę, bo jest tak trochę, że Senegal oczywiście, no jeden kraj, jedna nacja, natomiast w Afryce w ogóle całej jest to popularne, że są te grupy etniczne i tak jak zresztą u nas też, tak, mamy Mazowsze, Kurpie i tak dalej, tak u nich są grupy etniczne, które się nazywają, takie najbardziej popularne to jest Mążak, Serer, Wolof ogólnie mówią, chociaż niektórzy mówią, że to nie jest grupa etniczna, Djola i to trochę wynika z regionu, w którym po prostu oni mieszkają. Co za tym idzie oczywiście, nowy język i nowe dania. Więc jeszcze trzeba dodać do tego, że każdy może być z innej grupy etnicznej i to też plusuje, jak się już przyjaciela dobrze zna, jak się trochę w tym języku jego mówi. Ja na przykład do Efi nie mówiłem salam aleikum, tylko mówiłem nafio, bo u niej nafio to znaczy właśnie to, co salam aleikum. Ona odpowiada mehejmen i to było fajne rzeczywiście, że tych... Tak. Tak, właśnie, to też duża część misji. Duża część misji, tam się urodzin za bardzo nie świętuje ogólnie. Dzieciaki domosercowe są wychowane, te nasze, bo już tam 30 lat są domy serca, więc to jest w ogóle z okolicy nasi przyjaciele, to już jak mają urodziny, to już potrafią od rana pod drzwiami, a ja mam się urodziny, pamiętacie, tak? Że trzeba ciasto zrobić, nie? A nie to prezenty, tak? Nie. Bo... No, teraz to po prostu aż jest takie dla mnie dziwne, że idę na jakąś imprezę, jest tyle ciast i to nikt tego nie je, w ogóle to jest ten, a tam po prostu jest jedno i wszyscy wiedzą, że to ciasto jest i do dziś pamiętam, jak w nowej dzielnicy robiliśmy jedne urodziny i Ugo właśnie tutaj, mój brat z Francji, powiedział, że no, chodźmy, bo tam dziewczynka ma urodziny, jesteśmy nowi w dzielnicy, to w ogóle super też okazja, żeby dzieciaki jeszcze lepiej poznać. Poszliśmy, zrobiliśmy ciasto, chyba było z 25 dzieciaków i było tak, że było takie patio i tam było widać drugi budynek taki z tarasem i tam taki jeden dzieciak do drugiego zrobił dosłownie takie oczy, tak spojrzał i po prostu po 2 minutach był u nas naprawdę i, ale to było wspaniałe, bo to ciasto aż się chciało robić, bo po prostu ono wywoływało takie jedno malutkie ciasto wywoływało taką radość i takie poczucie, że one się czuły nagle ważne, że ja mam urodziny, że to była kolejna misja po prostu te urodziny. Tak, ja byłem niestety byłem na jednym pogrzebie i w zasadzie było bardzo podobnie jak u nas, szczerze. Tam po prostu jest tak, że jak jest msza jakaś z jakiejś okazji, to zawsze jest długa. Na przykład msza na Wielką Sobotę 4,5 godziny, 40 parę chrztów, komunii, 2 śluby i tak dalej. No i pogrzeb też był rzeczywiście taką dłuższą mszą, też bardzo, bardzo zaangażowali się, bo to była młoda osoba, więc tam koszulki wszyscy zrobili,
Ale było tak samo, też było odprowadzenie właśnie na cmentarz, który wygląda tak jak u nas są nagrobki i potem była po prostu, było takie spotkanie w domu rodzinnym, więc tutaj się... Tak. Nie wiem jak to wygląda, wiem, że jak byliśmy w rezerwacie przyrody, to nam pokazywali pod jednym z baobabów, że grupa etniczna Serer, że tam są kości jakby ich, że oni kiedyś pod baobabami i kiedyś rzeczywiście te, być może te tradycyjne jeszcze obrządki, to było w ten sposób robione, ale nasze chrześcijańskie są takie same. A śluby też? Śluby? Na ślubie nie byłem niestety. Na ślubie nie byłem, natomiast często śluby mijałem na ulicach, bo tam jest tak, że jak ktoś ma imprezę, chodzi, są te ulice, są w piachu, tam zresztą było widać, jak koniem jechaliśmy i często jest tak, że po prostu jest namiot na środku nagle ulicy i kolumny takie po prostu charczące na cały regulator i nawala to po prostu po uszach, oni z tymi dzieciakami obok tych kolumn, nie wiem jak one słuch zachowują. I rzeczywiście to jest wesele, nie? Że czasem po prostu jest namiot na ulicy, zbiera się tam, zbierają się ludzie, zawsze są jakieś dania, chodzą te panie takie z tymi wielkimi, stawiają te dania i oni tam się gromadzą i sobie jedzą. I wszyscy są zaproszeni? Nie, nie, nie. Teoretycznie nie. A w praktyce jak przechodzimy my, to tu bab, kaj tu bab, chodź tu bab. I wtedy czasami się da wkręcić. Tak, ale też ja właśnie mówię, ja akurat nie widziałem realnie, przyznaję się, bo podczas mojej misji nie było, ale mi pokazywał Paweł, który też był w Senegalu, pokazywał mi i na zdjęciach widziałem, że bardzo takie kobiety makijaż mają, taki ojejku, bardzo mocny. Tak. Ale rzeczywiście do ubioru, do stroju trzeba przyznać, że przywiązują wagę dużą ogólnie, nie? Że jakby kobiety bardzo chcą podkreślać, też ja obserwowałem Efi, o to jakiś czas te włosy zmieniała, tu jakaś suknia też trzeba było docenić i jakby rzeczywiście... Kobiety mają trzy kreacje na wesele, tak? Ja tu miałam jedną, a patrzę, one są już zamienione w razy. No dokładnie. A to jest miasto, tak? Jaka to jest Dakar. Miejscowość w ogóle? Dakar. Dakar, czyli duże miasto i jakaś dzielnica tylko. Dokładnie. To miasto kontrastów, bo nasza dzielnica potrafiła być, tu już się idzie w piachu, tu studzienka wybiła, tu śmieci, a potem pojedziemy, nie wiem, 20 minut do Mermoz i mamy nad oceanem ładne domy, bogatych ludzi, często francuskich rodzin, więc jakby, albo firm po prostu, które płacą za to, że ci ludzie pracują, więc to są duże kontrasty rzeczywiście. Czyli są murowane budynki, jakaś kanalizacja, dostęp do wody, woda w kranie, tak? Czyli to jest jakby taka cywilizacja. Tak, tak. Ale wioski senegalskie chyba takie nie są, nie? Nie są. Różnią się trochę rzeczywiście. Ja mam, zaraz tutaj pokażę, bo byliśmy w wiosce właśnie u Efi, czyli u tej naszej siostry wspólnotowej. Kran taki, tak. To jest jeden kranik na cały budynek, gdzie na przykład mamy dwa piętra po 6 pokoi, czyli tam jest 12 rodzin. Jest jeden kran. Taka dziewczynka, na przykład 12 lat, widziałem, jak tu banioki po prostu cały dzień nosi, nie? Naprawdę, tam zaradni są. No, w sensie życie na wsi jest na pewno fizyczne jeszcze dużo bardziej, a już w mieście już niemało. To zależy od wioski. Tak, no dokładnie. Są chyba, widziałem studnie, widziałem te krany, a pewnie są jeszcze dużo do odkrycia. To jest tego wycinka. To jest jeszcze też ciekawe zdjęcie, bo to jest na wsi właśnie u Efi, na polu, gdzie orzechy arachidowe, bo Senegal z tego słynie, z orzechów arachidowych. I to ciekawa metoda oddzielenia siana od orzechów, bardzo naturalna i ekologiczna, ponieważ wykorzystuje się wiatr i pod odpowiednim kątem stajemy i po prostu trzęsiemy i tu spadają orzechy, a nam wywiewa po prostu to siano. I próbowałem, panie się trochę ze mnie śmiały, ale parę orzechów spadło. No i a propos właśnie wioski, to tutaj powinno być, o,
to jest taki duży skwerek wokół drzewa. Tak, to są takie, no tam są jakieś pokoiki, jakoś tam sobie radzą, jest wychodek tam z tyłu. I tutaj właśnie, jakbyśmy byli, no nie mam niestety akurat na to zdjęcie, ale jest taki kranik i są takie żółte kanistry, które oni po prostu sobie tą wodę noszą, gdzie tam potrzebują. A temperatura jaka jest średnia? Okolice 30 stopni. Noce tak, też upalne, tak? Tak, noce też są ciepłe. No najgorszy jest, właśnie ja przyleciałem w październiku, to było najgorzej. Tak od września do listopada to jest tak dla mnie przynajmniej było tak naprawdę mocno, hardkorowo, że po prostu taka paruwa, po prostu jak wyszedłem z tego samolotu, tak mnie uderzyło po prostu z każdej strony, więc spałem z wiatrakiem po prostu tak na maksa, ale później, no ale potrafi być tak od stycznia do maja, a w zasadzie od lutego do maja to jest w ogóle perfekcyjnie, nie? Że jest tak, że dla mnie przynajmniej, że bluzę sobie wieczorem można założyć i tak się człowiek czuje w sam raz, a w ciągu dnia też jest taki wietrzyk, już widać, że jest jakby inne to powietrze. A pora deszczowa ile trwa? Mhm. Tutaj porę deszczową mamy mniej więcej 3 miesiące, tak od lipca do, czasami w czerwcu, tak zależy do sierpnia, września w tych okolicach. I naprawdę tak codziennie pada? Czy to... Bardzo często. Ale nie tak, że non-stop, że w ogóle jakby ktoś odkręcił kran, nie? Natomiast rzeczywiście w Dakarze jest to masakra. To jest bardzo trudny okres, zwłaszcza dla osób, ja jestem trochę taki, że czasami się brzydzę rzeczy, ale to właśnie, to już tam przełamałem wszystko chyba, co się dało, więc, bo właśnie jest tak, że tam trochę nawet popada tego deszczu i tak te, nie wiem, systemy są pokonstruowane, że to wszystko płynie. I realnie czasami woda jest dotąd i płyną, i to śmieci, bo tam bardzo dużo śmieci jest na ulicach. Studzienki też te kanalizacyjne wybijają niestety nieczystości, no i ta woda po prostu jest zmieszana, nie? Więc bywały takie poranki, że wstawałem, trzeba iść na mszę na siódmą i naprawdę była myśl, żeby zawrócić, nie? Żeby nie iść. No ale widziałem, że to było fajne, bo widziałem, że Ugo idzie, mówiłem, dobra, idzie. Go. I no... Nie to było najważniejsze, nie? Ale mimo wszystko było to trochę takie... W sensie, my to tam palicho, nie? Ale byli ludzie, których zalewało, nie? Których w domu im zalewało po prostu dobytek i tak dalej, więc to było straszne. A jak długo? 14 miesięcy. Tak, ja powiem. A co spowodowało, że akurat wybór, nie wiem, czy to można powiedzieć wybór, na ten Senegal, a nie na jakąś Kambodżę, czy jakieś tam... No to tutaj już opatrzność Boża, to już do szefa trzeba pytać, bo ja wpisałem cokolwiek, tylko nie Europa. Więc ja w domach serca jest tak, że można mieć preferencje jak najbardziej, jak się chce gdzieś polecieć. Natomiast oni, no to też jest 26 domów na całym świecie i to też jest tak, że tutaj ktoś kończy misję, to oni też mają niezłą logistykę w ogóle. I to było w ogóle takie śmieszne zrządzenie losu, że był weekend formacyjny Nie chcę panuć głupoty. W Niepokalanowie. Może tak powiem. Weekend formacyjny, czyli z domami serca, jak się przygotowujemy do takiej misji, to są weekendy informacyjne, kiedy przychodzimy w ogóle się dowiedzieć, co to są domy serca, gdzie oni są. A później formacyjne, czyli już podjąłem decyzję, że chcę się pod taką misję przygotować. No i po prostu mamy spotkania, świadectwa, różne kwestie formalne są poruszane. Jak taką misję, jak się do niej przygotować w ogóle i jak to życie będzie na tej misji wyglądało. I właśnie byłem w pokoju ulokowany z Pawłem, który w Senegalu był. I dzień później Karolina powiedziała, Damian, polecisz do Senegalu. I to na takiej zasadzie było. To jest taki wolontariat, tak? To nie jest... Tak. A w ogóle środki na to, żeby tam w ogóle żyć, to kto daje? My działamy na takiej zasadzie darczyńców, czyli każdy z nas jakby wolontariuszy na taką misję ma... Na całym świecie ogólnie to tak działa, bo to są z całego świata wolontariusze. Ma po prostu konkretną kwotę do uzbierania, żeby na taką misję polecieć. I to jest tak, że na jeden miesiąc misji ja musiałem uzbierać 1200 zł. Czyli na 14 miesięcy to było około 16 tysięcy, coś takiego. I to na początku mnie też przerażało, bo mówię... I to wygląda tak, że te pieniądze, ja nie dostaję ich tam w Senegalu do ręki i masz sobie rządź. Tylko jest tak, że jest budżet całego domu. Bo trzeba, no z tym domem są różne koszta, tak? Jest elektryka, jest wyżywienie, są różne działania jakby, które prowadzimy. Ja zresztą byłem odpowiedzialny potem za finanse, więc i to było tak, że my po prostu mieliśmy tą pulę, jak na coś potrzebowałem, miałem swoją kartkę i musiałem wszystko rozpisać, na co wydałem,
i to było kontrolowane po prostu w ten sposób. I no mi się udało to zebrać po prostu zbiórkę internetową, trochę po parafiach i naprawdę szybko to się zebrało, nawet nie wiem kiedy. Więc one są w ten sposób finansowane. Czyli każdy z tych wolontariuszy musi mieć uzbieraną tę kwotę. Tak, plus na bilet tam jest wkład własny jeszcze. Tam jakieś, ale to jest taka kwota, która jakąś część tak naprawdę pokrywa tego biletu. Około 2000 coś. 2800 chyba płaciłem, tak. Tak, więc no trochę to takich, powiedzmy, poświęceń, można powiedzieć, no nakładów może tak wymaga, nie? Tak, tak. No to była taka historia. Ja w tym roku 2021, jeszcze w styczniu, miałem sytuację taką, że miałem narzeczoną, miałem zaplanowany ślub. Ale się tak sytuacja potoczyła. Nie, no po prostu się potoczyła, że jakby nie doszło do tego, że się rozstaliśmy. I ja miałem taki moment w życiu, gdzieś tam parę miesięcy później, że modliłem się bardzo w ogóle o to, co robić dalej. Miałem pracę. Nie najgorszą, w sensie byłem zadowolony. Też mam pasję, muzykę, więc jakby nie było tak, że byłem załamany i szukałem czegoś, tylko było tak, że w drugą stronę. Jakaś taka pojawiła się wdzięczność w sercu. Byłem, pamiętam, na rowerze, dokładnie pamiętam ten dzień. Do Campinosu jechałem i takie miałem, modliłem się i mówię, nie wiem, coś chciałbym zrobić, nie? Nie chcę tak żyć, że pójdę do tej pracy, wezmę tą kasę, przejem, nie wiem, co zrobię jeszcze i tyle z tego będzie. Tylko powiedz mi, co mam zrobić. I naprawdę potem się to po prostu pojawiło, misja, nie? Takie słowo i drążyło mi tą dziurę w brzuchu. Dzień później zacząłem googlować w ogóle, o co chodzi i gdzie można polecieć na tę misję. Przyrządzeniem losu wypadły domy serca, do których napisałem. I to było też fajne takie koincydencja, bo 10 maja się okazuje, że jest, to było 9 maja, to kiedy się ta myśl pojawiła, a 10 maja jest święto świętego Damiana z Molokej, misjonarza. Więc mówię, no to wiadomo, o co chodzi. Więc od dzisiaj ten święty jest mi jakoś tak bliski. On poleciał do Trędowatych w ogóle i umarł na trąd po 10 latach służby tym ludziom. Więc więc stwierdziłem, że już więcej znaków chyba nie trzeba. Oczywiście jeszcze się modliłem potem i mówiłem, to weź mi powiedz konkretnie, czy na pewno, bo ja nie wiem, to jest szalone, co ja będę robił. Ale no dla mnie to jest chyba taki największy dowód, że naprawdę się da wszystko z wiarą i z Bogiem, bo jak można właśnie z takiego chłopa, który o misji nigdy nie pomyślał, zrobić misjonarza, który poleciał, nauczył się języka, wrócił i w ogóle tęskni za tym krajem i go pokochał, to no to mnie samego zeskoczył. No. Jak ładnie wygląda w tej koszulce. A dziękuję. To jest African Business Casual po prostu. Pantofelki tutaj, bo ja się prosto z kursu tutaj. Dobrze. A powrót do tej samej pracy? Znaczy w tym samym stylu, że tak powiem, czy zupełnie inny profil? Nie, teraz misja trochę mi tak pokazała w życiu, że bardzo chcę pracować z ludźmi, tak realnie, i że chcę mieć styczność z różnymi kulturami i podróżować, więc stwierdziłem, że pójdę do lotu na personel pokładowy i właśnie jestem w trakcie jakby szkolenia i w czwartek mam egzamin, także trzymajcie kciuki, bo... Tak? Dokładnie. Tak więc tak. A na przykład pandemii, jak rozdaje się, tak po sobie to już taka, w sumie nie wiem, kiedy był środek. To był taki już moment troszkę, że już się uspokoiło. Najgorzej... Tak. A w Senegalu ta pandemia się dała bez znaki, czy w ogóle? Dała się bez znaki. Znaczy ja nie mogę tak bardzo tutaj mówić, bo nie doświadczyłem aż tak bardzo. Ja doświadczyłem tylko tego, że bardzo zwracali uwagę na maseczki na początku misji i na dezynfekcję rąk. Zawsze stał taki pan, który mi po prostu lał tego przed wejściem do kościoła i tak dalej. Szczepienia? I COVID zresztą przeszedłem na miejscu. Szczepienia? Mieli. Tak, więc COVID przeszedłem niestety tam na miejscu, ale tak na spokojnie. Więc ja tak bardzo nie doświadczyłem, ale Paweł, wiem, który był, to on to w ogóle szacun, bo oni byli w takim momencie, kiedy pandemia wybuchła. Po prostu byli na misji w Senegalu i nagle wybuchnęła pandemia. Więc i nie wrócili, nie? Zostali jakby tam i jakoś sobie ogarnęli to wszystko, więc w ogóle... Tak, więc ja to już miałem komfortowo i tak. Aha, bo mieli wracać, ale przez pandemię nie wrócili, tak? Nie, to było w środku ich misji po prostu. Jakieś decyzje, co
i mieli podjąć decyzję, czy wracać do kraju, no bo sytuacja była niepewna, ale szacun, bo jednak zostali, nie? Więc... to dziękuję bardzo w takim razie. Mhm. Nie, to to była Wielka Sobota właśnie, zaraz pokażę. A, czyli oni tak białe sukienki się od święta po prostu ubierają, nie na komunię. O to chodzi? No, tak, tak, tak. Tak. A, czyli jeszcze jakaś sobota taka jest. Tam jest właśnie Wielki Piątek, moment, że nawet starsi podejmują chrzest, żmowanie kultem. No to w sobotę właśnie. Właśnie. Tak, tak, to jest właśnie to, tak. Te osoby... To była komunia, prawdopodobnie może nawet chrzest, bo też czasami było na katechumenat, czyli chrzest, komunia, dwa śluby tutaj były też i były też trzy osoby, które po akcji apostazji wróciły do kościoła, więc to też w ogóle kosmos totalny, nie? Ale też jest taka zasada, to poprawnie, jeżeli liczby mylę, że pierwszą chyba trójkę nieślubnych dzieci ksiądz ochrzci, ale czwórkę, czwartego już nie, więc... to tego nie wiem. Taki motyw, żeby, bo tam małżeństwa kościelne wiążą się właśnie z tymi imprezami, którą trzeba zrobić, imprezę kościelną, imprezę później tradycyjną na wsi. Więc tych imprez jest jakby bardzo dużo, bo to jest ogromny nakład finansowy dla takiej młodej pary, więc mało kto tak naprawdę te śluby jakkolwiek celebruje. Tak? To są naprawdę ogromne koszty i często zdarza się tak, że para żyje ze sobą, jest jakby małżeństwem zaangażowanym, mają dzieci, mają dom, ale nie robią ślubu, bo ślub to jest ogromna impreza, która jeszcze jest takim dużym ryzykiem społecznym, bo jak nie zaprosisz tego czy tamtego, no to po prostu będziesz wyklęty. Więc często te śluby się bardzo odwlekają w czasie, no i potem się okazuje, że para bierze ślub w wieku tam lat 45, a żyją ze sobą od 20 lat i mają czwórkę dzieci na przykład. I bierze ten ślub właśnie dlatego księża postanowili, że owszem, no pierwsze, tam drugie, trzecie ewentualnie ochrzcimy, ale już czwartego nie. Po to, żeby zmotywować tych tego ludzi, nie wiedziałem. Sakrament przyjąć. A to ciekawe, nie, tego nawet nie... No nie wiem, czy właśnie trzeci, czy czwarty, to tego nie przypomnę sobie, ale... Tak, ale rzeczywiście z tymi ślubami tak jest, że te tradycyjne, wiele jest takich, którzy tradycyjne robią, a te kościelne bardzo długo się odwlekają, no. To nawet nasz przyjaciel jeden tak, tak było. Czyli muszą brać dwa śluby, tak? Biorą kościelne, tak. Najpierw tak, tak, no nie wszyscy tam... Różne stosunki mają do tego, nie? Są tacy, którzy... Spotkałem właśnie w Kermusa w zakonie gościa, który robił korę i bardzo długo z sobie rozmawialiśmy i on mówi, że w ogóle on był taki oderwany trochę od ich kultury, bo generalnie, no, tak jak wspominałem, ten stosunek do czasu na przykład jest... To czasami jest trudne, w sensie... tak, to jest trudne przy pewnych czynnościach. Jak coś się planuje, czy się jakąś pracę wykonuje, a my mieliśmy dużo i prac w domu i tak dalej, no to wtedy ta kultura potrafi jakby dać w kość, tak? Te zachowania w stylu inshallah. Inshallah znaczy jak Bóg da z arabskiego. Bardzo często używane, tak? No to słuchaj, będziesz jutro? No, o 19, inshallah. I albo będzie o 20, albo nie będzie go wcale, albo... Bo Bóg może nie dać, no. Nie, ale to wtedy było rzeczywiście... tak, miało swoje... A, przepraszam. Ja to tak wskaczę czasami w tematach, przepraszam. No i on właśnie był taki oderwany, bo on właśnie mówi, że on nie lubi tego w naszej kulturze, że my się tak spóźniamy. On nie lubi, że się ludzie nie zapowiadają, bo ja też czasami tak miałem... Na początku było dla mnie strasznie trudne, bo u nas jak ktoś przychodzi w gości, to zawsze się zapowie, tak? Człowiek się przygotuje, wie, ma coś zrobione. A tam było tak, że robisz obiad i może być dla 7 osób, a może być dla 14, tak? Czy dla 16, a my mieliśmy dyżury i każdy z nas gotował, tak? Więc jak ja miałem danego dnia dyżur, to przy tym garze stałem się uczyłem gotować ich dania. I to wtedy było takie, bo ja chciałem jak najlepiej, to nie o to chodziło, a się wkurzałem, bo ja nie lubiłem, jak nie mogę zaplanować. I on właśnie opowiadał, że jemu przyjechał jakiś kuzyn i bez zapowiedzi nagle... I on mówi, że już 2 miesiące siedzi, on nie wie, w zasadzie nawet jeszcze przez te 2 miesiące nie wiedział, dlaczego przyjechał, ile będzie, jakby... Ale sobie tak mieszkają, nie? A nie wypada zapytać. Tak, jest tak, że nie wypada zapytać. Ja tak z Efi miałem właśnie nieraz, jak jej kuzyn przyjeżdżał, taki właśnie Alfons, że on przyjeżdżał i tak jakby był z nami, to widzę, że nocuje jedną noc, drugą i ja nigdy nie wiedziałem jakby... Zawsze miałem takie, że coś musi się za tym kryć, może coś załatwię, a nie wiem. A się okazywało, że do końca nie wiedziałem w zasadzie, o co chodziło. Nie zawsze.
Tak, tak. Mama z przyjaciółką, z tatą niestety nie mogła, ale, ale mnie odwiedziła z przyjaciółką. No i to było niesamowite, naprawdę. To był piękny czas. To jest pani niespodzianka? Nie, no powiedziała mi. Powiedziała mi. Zapowiedziała się. Syneczko, przyleciałam. Tak, tak. Nie, no jak je tam zobaczyłem, jak wysiadałem z tego samolotu, one języka ani w ząb mi. To było niesamowite, no. A one tam wszystko próbowały, tam bo tam z hibiskusa się dużo robi, bisap tak zwane, napoje czy różne te. Jest bis z tego, z baobabu, z owoców też różne napoje. To takie były. A to jest też taka fajna rodzina muzyczna, Da Costa właśnie. I tutaj dziewczyny bardzo lubiły przychodzić sobie muzykować. To taka atmosfera była. No dobrze, to dziękuję bardzo. Albo dziery dziew. Bardzo dziękujemy za podzielenie się tą piękną historią i świadectwem i polecamy szanownym Państwu Domy Serca, gdzie właśnie można się udać i wyruszyć w taką niezwykłą podróż, podróż swojego życia. A my zapraszamy do zapoznania się ze spotkaniami, które w najbliższym czasie w kawiarni Agere Contra, w tym tygodniu jeszcze dwa spotkania dla kobiet i we wtorek i w czwartek, we wtorek o pielęgnacji, w czwartek z fizjoterapeutką uroginekologiczną. W środę będziemy gościć pana profesora Żaryna, więc wszystkie nasze wydarzenia mogą Państwo znaleźć na stronie agerecontra.pl/wydarzenia. Dziękujemy bardzo telewizji EWTN za objęcie patronatem naszego dzisiejszego spotkania. Te najbliższe również będą mogli Państwo oglądać online, ale i również zapraszamy do tego uczestnictwa bezpośrednio, bo za chwilę pewnie będzie można podejść, uścisnąć dłoń. Jest zupełnie inna atmosfera odbierania i spotkania z tymi prelegentami tutaj na miejscu w kawiarni Agere Contra przy ulicy Chłodnej 2/18 w Warszawie. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim za obecność i życzymy dobrego wieczoru.